W ubiegłym roku infrastruktura energetyczna w Unii Europejskiej ponad 100 razy padła ofiarą cyberataków. Prób tego typu ataków było oczywiście dużo więcej. W Stanach Zjednoczonych sytuacja też nie przedstawia się dobrze. Szacuje się, że w ubiegłym roku było prawie 1600 ataków na uniwersytety i szkoły, ponad 500 cyberataków na placówki ochrony zdrowia i 113 ataków na instytucje federalne albo państwowe. Dzisiaj jest taka sytuacja, że cyberprzestępcy, że hakerzy już nie włamują się na konta po to, żeby komuś ukraść kilkaset dolarów, a mają takie możliwości, żeby wyłączyć elektrownię, zakłócić pracę wodociągów, czy na przykład doprowadzić do wyłączenia rurociągu. O czym dzisiaj opowiem. Zanim opowiem o rurociągu, przeniesiemy się do Nowego Jorku w 1977 roku. Wtedy to, dokładnie 13 lipca, nastąpiła awaria elektrowni. Miasto, które liczyło 12 milionów mieszkańców, zostało pozbawione energii elektrycznej na ponad 25 godzin. Skutki tego blackoutu były ogromne. Aresztowano ponad 3000 osób. Ponad 1600 sklepów zostało albo zniszczonych, albo uległo poważnej grabieży. Wybuchło ponad 1000 pożarów. Doszło do zamieszek, kradzieży, bujek i różnego rodzaju tego typu czynności. Kiedy sytuacja została opanowana, oczom władz ukazały się zdjęcia miasta, które wyglądało tak, jakby przeszedł tam tajfun albo jakieś działania wojenne. Okazało się, że doszło do efektu domina. Jeden element infrastruktury krytycznej nie zadziałał i spowodował on konsekwencje w prawie każdym elemencie infrastruktury, ale także spowodował bardzo szeroko zakrojone konsekwencje społeczne. Szacuje się, że ta przerwa w zasilaniu, jej ogólne koszty to było 300 milionów dolarów. To pokazuje, że przymiotnik krytyczna w przypadku infrastruktury krytycznej absolutnie nie jest przypadkowy. Na tym kanale nieraz już mówiłam o infrastrukturze krytycznej. Wtedy jednak używałam definicji pochodzącej z polskiego systemu prawnego, mianowicie definicji, która występuje w ustawie o zarządzaniu kryzysowym. W przypadku Stanów Zjednoczonych ta definicja jest nieco inna. W Stanach Zjednoczonych za infrastrukturę krytyczną uważa się te aktywa i te systemy, materialne bądź wirtualne, które są bardzo ważne dla Stanów Zjednoczonych i ich uszkodzenie bądź zniszczenie miałoby osłabiający wpływ na gospodarkę, na bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo fizyczne, system zdrowia, bądź kombinacje tych wątków. Co ważne, w przypadku Stanów Zjednoczonych 85% infrastruktury krytycznej jest w rękach prywatnych, co nieco utrudnia kontrolę rządu nad tego typu przedsiębiorstwami. Na początku tego filmiku wspomniałam o ogromnej awarii i 7 maja 2021 roku doszło do wyłączenia rurociągu Colonial Pipeline. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego 7 maja absolutnie każdy serwis informacyjny podał tego newsa? Mianowicie Colonial Pipeline to nie jest jakiś zwykły naftociąg. To jest jeden z największych, jeśli nie największy rurociąg w Stanach Zjednoczonych. On ma długość ponad 9 tysięcy kilometrów. On się ciągnie od Zatoki Meksykańskiej do Nowego Jorku i odpowiada za 45% zaopatrzenia w benzynę całego wschodniego wybrzeża USA. Przy czym równocześnie tym rurociągiem transportuje się 20% paliwa zużywanego w Stanach Zjednoczonych. To jest rurociąg, którym płynie paliwo lotnicze, olej opałowy i oczywiście benzyna. W momencie, kiedy ten rurociąg został wyłączony 7 maja, na konsekwencje nie trzeba było długo czekać. Ludzie rzucili się na stacje benzynowe, żeby wykupywać tą benzynę, która jeszcze została w zapasie. Benzyna momentalnie poleciała do góry, a niestety na stacjach benzynowych utworzyły się gigantyczne korki. Dochodziło do bujek, prób kradzieży.
Komisja do spraw bezpieczeństwa produktów konsumenckich zaapelowała do Amerykanów, żeby nie tankowali benzyny do plastikowych worków. Zrobiła to nie bez powodu. I wszystkie te konsekwencje były bardzo dotkliwe. W 19 stanach wprowadzono stan wyjątkowy właśnie z powodu ograniczeń w dostępności paliwa. Już 10 maja na stronie FBI pojawił się komunikat mówiący, że za wyłączenie rurociągu odpowiedzialna jest pośrednio grupa DarkSide, która zaatakowała systemy operacyjne tegoż przedsiębiorstwa i trzeba było po prostu rurociąg wyłączyć. Co wiemy o grupie DarkSide? O grupie DarkSide mówi się, że to zły brat bliźniak startupów z Doliny Krzemowej. Hakerzy z grupy DarkSide pochodzą albo z Rosji, albo z byłych krajów, albo z krajów byłego Związku Radzieckiego. Grupa działa w bardzo prosty sposób. Produkuje, pisze kody, oprogramowanie, które doprowadza do zablokowania systemu operacyjnego w atakowanej firmie. Taka firma właściwie nie ma wyjścia. Może albo zapłacić okup, albo na własną rękę próbować odblokować system. Niestety takie działania trwają. Więc niejednokrotnie jest tak, że po prostu ten okup się płaci, ponieważ każda godzina przestoju w produkcji kosztuje olbrzymie pieniądze i czasami lepiej jest wyłożyć te kilka milionów, niż narażać się na gigantyczne straty. Okup w przypadku takiego oprogramowania wynosi od 200 tysięcy nawet do 20 milionów dolarów. Grupa DarkSide ma swoją stronę w Darknecie, na której bardzo szybko pojawiło się oświadczenie. Jesteśmy apolityczni, nie bierzemy udziału w geopolityce, nie ma potrzeby wiązać nas z określonym rządem i szukać motywów. Czytamy w oświadczeniu zamieszczonym przez grupę. Naszym celem jest zarabianie pieniędzy, a nie stwarzanie problemów społeczeństwu. Od dziś wprowadzamy moderację i sprawdzamy każdą firmę, którą nasi partnerzy chcą zaatakować, aby uniknąć konsekwencji społecznych w przyszłości. Co ciekawe, grupa DarkSide ma swój kodeks etyczny i utrzymuje, że nie atakuje szkół, szpitali, hospicjów, uniwersytetów oraz agentów rządowych, a celuje przede wszystkim w wielki, bogaty przemysł. Co ciekawe, grupa DarkSide utrzymuje również, że przekaże część swoich zysków na cele charytatywne, no chociaż oczywiście niektóre organizacje niekoniecznie będą chciały przyjąć takie datki. Jakkolwiek na stronie czytamy. Bez względu na to, jak zła jest według Ciebie nasza praca, cieszymy się, że mogliśmy zmienić czyjeś życie, napisali hakerzy. Dzisiaj wysłaliśmy już pierwsze darowizny. 13 maja 2021 roku rurociąg został ponownie włączony. Na początku władze spółki twierdziły, że nie zapłaciły żadnego okupu. Oczywiście w prasie pojawiły się spekulacje, że może po prostu firma była ubezpieczona na taką okoliczność i okup zapłacił po prostu ubezpieczyciel. Znalazłam informację, że ten okup mógł wynosić nawet 5 milionów dolarów. Dni mijały i wreszcie 19 maja prezes spółki w wywiadzie oświadczył, że owszem, firma prawie natychmiast zapłaciła ponad 4 miliony dolarów okupu za odblokowanie systemu. On powiedział bardzo jasno, że straty, które powodowało zablokowanie systemu, konsekwencje społeczne były tak ogromne, że firma musiała się zdecydować na taki krok. Nie są znane jeszcze szacunkowe koszty wyłączenia rurociągu, ale na pewno one będą ogromne. Ale mam jeszcze jedną historię. 8 lutego 2021 roku świat obiegła informacja o tym, że w mieście na Florydzie, w Oldsmar, próbowano dokonać cyberataku i zatruć wodę w wodociągach. Tamtejszy zakład wodociągowy zaopatruje 150 tysięcy mieszkańców miasta w wodę pitną i dokładnie 8 lutego doszło do sytuacji, kiedy ktoś zdalnie podniósł poziom wodorotlenku w wodzie 100 razy, no powodując, że ta woda po prostu nie nadawała się absolutnie do niczego. Awaria, czy właściwie to działanie hakera, zostało bardzo szybko wykryte, można było zapobiec tragedii. No ale zaczęto się zastanawiać, jak to się stało, że ktoś zdalnie mógł majstrować przy systemie wodociągowym. Co się okazało? Okazało się po pierwsze, że w firmie używano nieaktualizowanego od półtora roku starego Windowsa.
Poza tym okazało się, że nie było żadnej formy zapory sieciowej, tak zwanego firewalla. Ponadto okazało się, że pracownicy korzystali z oprogramowania typu TeamViewer, które pozwala na zdalne przejmowanie kontroli nad pulpitem i wszyscy używali tego samego hasła. Ponadto okazało się, że w tych wodociągach było jedno hasło do wszystkich systemów operacyjnych, które znali wszyscy pracownicy. Ja tego nie skomentuję, ale wy możecie. Colonial Pipeline, a także wodociągi na Florydzie, to są zdarzenia, które są częścią procesu, który niestety rośnie w siłę. Cyberataki są coraz bardziej niebezpieczne, coraz bardziej zuchwałe, powodują coraz większe konsekwencje. Jak widzimy, nie trzeba terrorystów, żeby doprowadzić do chaosu. Ludzka chciwość, na przykładzie grupy DarkSide, czy głupota w przypadku wodociągów mogą doprowadzić do naprawdę niesamowicie poważnych sytuacji. Jakkolwiek warto wiedzieć, że infrastruktura krytyczna, a także cyberataki na infrastrukturę krytyczną mogą być elementem działań w ramach wojny hybrydowej. W następnych odcinkach pokażę, że współcześnie wojny prowadzi się nie tylko za pomocą czołgów i sprzętu, ale także za pomocą umiejętnych cyberataków na infrastrukturę krytyczną. Zapraszam na następne odcinki, bo już subskrybujecie, prawda?